Najczęściej Polacy odwiedzają lokale gastronomiczne typu fast food. Jest to średnio 35 wizyt rocznie. Na kolejnym miejscu znajdują się piekarnie i sklepy serwujące gotowe kanapki, 31 wizyt rocznie. Natomiast w pierwszej dziesiątce znalazły się też burgerownie, jest to 14 wizyt rocznie. Jeśli chodzi o dania, które Polacy zamawiają najchętniej, na pierwszym miejscu znalazły się frytki, jednak trzeba pamiętać, że jest to często dodatek do zamawianych dań. Na drugim miejscu burgery, a na kolejnym bardziej tradycyjne dania obiadowe. Średnio wizyta w lokalu gastronomicznym trwa około 44 minut. Jest to uzależnione od typu lokalu. W lokalach typu fast food jest to około pół godziny, a w restauracjach czy burgerowniach średnio godzina. Prawie 3/4 badanych wskazuje na to, że takie wyjścia są motywowane głównie okazjami towarzyskimi, jak chęć spędzenia czasu z rodziną czy znajomymi. Warto zauważyć, że 65% spośród wizyt, o których nasi respondenci nam opowiadali, były to wizyty wcześniej planowane. To znaczy było wiadomo nie tylko dokąd pójdą, ale też z kim. Najczęściej takie wizyty odbywają się w towarzystwie partnera bądź partnerki, bądź przyjaciół i rodziny. Średnia wartość rachunku w lokalu gastronomicznym wynosi 43 zł. Polacy coraz więcej oczekują od lokali gastronomicznych, chcą spędzać tam czas wspólnie ze znajomymi i oczekują też coraz szerszej oferty, takiej jak na przykład poszerzenie oferty wegetariańskiej.